My byliśmy od początku przekonani, że możemy funkcjonować. My to, że wskazuje się cały czas nas jako kopalnię do likwidacji, odbieramy jako złą wolę przedsiębiorcy, a nie ekonomicznie uzasadnione działania. My wiemy, że mamy potencjał, my wiemy, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, tylko dlatego, że od momentu połączenia, gdzie gwarantowano nam środki na proces połączenia, nie wpompowano w kopalnię złotówki. To wszystko, co zostało zrobione, naprawdę zostało zrobione w ramach pieniędzy, które dostawaliśmy na inwestycje. My, zamiast się w cudzysłowie zbroić w sprzęt, w urządzenia, te pieniądze przeznaczaliśmy na to, żeby po części doprowadzić do połączenia. Program naprawczy dla kopalni Sośnica Makoszowy, który ja widziałem, pochodzący z kompanii węglowej pod kierownictwem pana prezesa Tarasa, sprowadzał się do ograniczenia wydobycia do chyba 3,5 miliona ton i był chyba najgorszym pomysłem, jaki można w tej sytuacji zaproponować. Zwróciliśmy się do samorządów o pomoc. Dalej konsekwentnie szukamy we wszystkich możliwych kierunkach pomocy w tym, aby utrzymać miejsca pracy i w tym, żeby funkcjonowała kopalnia Sośnica Makoszowy, która jest ostatnią kopalnią w naszym rejonie. Ja uważam, że są wszelkie racje po temu, żeby ta kopalnia jeszcze przez wiele lat pracowała. Żeby utrzymać jednak tą kopalnię w całości, czyli wydobycie na złożach sośnickich i makoszowskich, to jest dla nas najważniejsze. Przystosować ilość osób do tego wydobycia, w granicach około 3,5 tysiąca osób. I sądzę, że na pewno będziemy robić wszystko, żeby do tej likwidacji nie doszło. Żebyśmy mogli funkcjonować i być opłacalni, musimy wydobywać węgiel. A tak naprawdę problem jest chyba jeden. Nie ma pomysłu, jak ten węgiel sprzedać.